Witajcie. Dzisiaj długo oczekiwany przez część z Was film. Filmik będzie o metodzie radykalnego wybaczania. I trwało to nagranie tego filmu, przygotowanie do nagrania tego filmu trwało tak długo i z różnych osobistych względów czasowych, ale też dlatego, że trudno mi było się zabrać, ponieważ sama koncepcja radykalnego wybaczania, chociaż jest prosta, to jest wiele technik. Niektóre mogą być dla Was łatwiejsze do zastosowania, niektóre trudniejsze, niektóre mogą Wam łatwiej podejść i można po prostu z palety technik radykalnego wybaczania wybrać sobie coś, co Wam odpowiada najbardziej. Dlatego też nie wiedziałam, na czym po prostu skupić się w tym filmie, tak żeby przekazać Wam koncepcję, ale też żeby nie robić jakiegoś takiego elaboratu. No i ostatecznie stwierdziłam, że po prostu przedstawię jak zwykle koncepcję po swojemu. Powiem Wam, o co chodzi i przełożę przez mój filtr, że tak powiem. Natomiast jak będziecie zainteresowani koncepcją i pracą z radykalnym wybaczaniem, to odsyłam Was do źródła, czyli do książeczki Radykalne wybaczanie Colina Tippinga. I też, jeżeli będziecie potrzebowali wsparcia takiego dobrego fachowca, to po prostu można też sobie wyszukać. Wiem, że w Polsce są terapeuci certyfikowani właśnie tej koncepcji metody radykalnego wybaczania, więc można, jeżeli jest jakiś duży problem, z którymi trudno Wam samodzielnie popracować, to są osoby, które po prostu się w tym szkoliły i się tym zajmują. O co chodzi z radykalnym wybaczaniem? Już na okładce przeczytamy: wybaczajmy skutecznie. Darowanie krzywd ma moc uzdrawiania. I tutaj rozpoczyna się cała dużo tematów związanych z wybaczaniem. Wybaczanie jest i łatwe, i trudne. Czasami przy takich małych kwestiach wydaje nam się, że łatwo jest wybaczyć, ale mamy w sobie dużo krzywd, dużo jakichś traum, właśnie czy to z dzieciństwa, czy z dorosłego życia, jakichś wydarzeń, które były dla nas bardzo traumatyczne. I nawet jeśli nie myślimy o tym cały czas, to co jakiś czas taką czkawką odzywa się przy różnych sytuacjach takie myśli pod tytułem: dlaczego oni mi to zrobili, dlaczego ona mi to zrobiła, dlaczego jak on mógł mi to zrobić, tak? I ten ból gdzieś w nas tkwi. Ale tak naprawdę, znowu, tak samo jak mówiłam w tych tematach hellingerowskich, rodzinnych i tak dalej, tak naprawdę ten ból, który jest w nas, szkodzi nam, nie tej osobie. Często jest tak, że osoba, która nas skrzywdziła, albo ty nie pamięta już, albo gdzieś tam poszła dalej w swoim życiu, jest innym człowiekiem, albo czasami też nieświadomie ktoś nam może zrobić krzywdę. I tak naprawdę ta cała złość, smutek, żal, obniżone poczucie własnej wartości i wszystko, co się wiąże z tym traumatycznym przeżyciem, z tym bólem, który mamy w sobie, tak naprawdę nas dusi i nas hamuje. I ta złość nie jest tak naprawdę skierowana, chociaż wydaje nam się, że ta złość jest skierowana do tej osoby czy osób, to tak naprawdę ta złość nas wyżera od środka, tak? I nas blokuje przed dalszym rozwojem. I tutaj jest dużo takich... Mamy dużo hamulców, dużo blokad związanych z tym wybaczeniem. Często jest tak, że jeżeli ktoś nam powie, że powinieneś już wybaczyć tej osobie, to odzywa się taki głos buntu. Jak ja mogę wybaczyć? On mi zrobił takie świństwo, nigdy tego nie zapomnę, tak? I to też nie chodzi o to, żeby jakby zupełnie o tym zapomnieć, tak? Bo te lekcje, tak jak kiedyś mówiłam i wiecie sami, że te najbardziej bolesne lekcje też nas bardzo wiele uczą. Więc nie chodzi o to, żeby zupełnie o tym zapomnieć, tak? Tylko żeby wybaczyć, żeby zostawić tą sytuację i pójść dalej, tak? Żeby ta sytuacja nas nie blokowała. I tutaj będę próbowała podzielić ten film na kilka elementów. Pierwsza kwestia tego naszego oprawcy, tak? Tak jak mówiłam, różnie to w życiu bywa i czasami ktoś może nas skrzywdzić nieświadomie.
Często tak jest na przykład w tych traumach z dzieciństwa. My jako dzieci, właśnie każdy ma ten swój filtr rzeczywistości i my jako dzieci też jesteśmy bardzo wrażliwi, jesteśmy w tym stanie alfa, dlatego wszystkie wydarzenia, szczególnie które dla nas są bolesne i traumatyczne, gdzieś tam głęboko pozostają, tak bardzo podskórnie. Ale niekoniecznie ta osoba, która nas skrzywdziła, tak, ten dorosły, musiał o tym wiedzieć. I to często pomaga też takie uświadomienie sobie, że to nie było specjalnie, czasami pomaga nam przejść przez proces wybaczenia. Tutaj przykładów jest wiele i też postaram się nie skupiać aż tak na znaczy przykłady też będą, ale nie jestem w stanie jakby opowiedzieć o wszystkich możliwych sytuacjach. W książce, co prawda nie związanej z radykalnym wybaczaniem, to była chyba książka Bartleta na temat dwóch punktów, do którego również mam zamiar w końcu przysiąść, że tak powiem, żeby nagrać filmiki. Tam była historia kobiety, która była bardzo zablokowana w wyrażaniu siebie. I historia była taka, że jako mała dziewczynka, nie wiem, czy wróciła ze szkoły, przedszkola, czy cokolwiek, wróciła do domu, jej mama wróciła z pracy, miała bardzo ciężki dzień w pracy, miała migrenę. A ona akurat, nie wiem, czy się nauczyła jakieś piosenki, czy coś, chciała mamie pośpiewać. No i zaczęła mamie śpiewać, a mama tam tylko fuknęła gdzieś tam w ogóle. Jeżeli ktoś z was miał migrenę albo zna kogoś, kto ma migrenę, to wiecie, że to po prostu jest taki stan, że jesteście półświadomi, co się dzieje i ból was obezwładnia. No więc ta mama tylko tak fuknęła na swoje dziecko, przestań mi się tam tu drzeć, czy coś w tym rodzaju, nie? Przestań się drzeć, głowa mi pęka, jak śpiewasz, czy coś w tym rodzaju, tak? No i jako mała dziewczynka, jeszcze rodzice są, wiadomo, że dzieci z rodzicami są emocjonalnie związane, tak? I to jakby ktoś obcy powiedział, to inaczej odbieramy, jak powie rodzic, który jest dla nas takim pierwszym wzorem, to jest to o wiele trudniejsze. No więc ta dziewczynka gdzieś tam poszła do swojego pokoju i mimo, że później nawet nie pamiętała tak świadomie o tym wydarzeniu, to gdzieś tam ją zablokowało. A mama, jak jej migrena przeszła, w ogóle nie pamiętała o sytuacji. I akurat Bartleta też ta kobieta cofnęła się do tych wydarzeń i gdy sobie uświadomiła sytuację, to była w stanie, sytuację, która była tym punktem zapalnym, była w stanie to uwolnić, tak? I w tych sytuacjach z dzieciństwa, rodzinnych i tak dalej jest dużo rzeczy właśnie. Rodzice mogą być po prostu, nie muszą nam specjalnie, tak, robić krzywdy. Mogą być zmęczeni po pracy, mogą mieć po prostu jakiś stres i coś tam odfukną, a akurat nie w tym momencie, wtedy, kiedy potrzebujemy tego zainteresowania i gdzieś ta blokada zostaje. Jest też tak, że rodzice wyjeżdżają na przykład, czy do pracy, czy tam gdzieś są, nie wiem, wysłani na miesiąc na jakieś szkolenie, załóżmy, tak? Jeżeli to przypada na jakiś okres takiego intensywnego rozwoju, kiedy dziecko jeszcze tego do końca nie rozumie, że ta mama czy tam tata wróci, to też mogą być potem problemy z nawiązywaniem bliskich relacji, z tym lękiem przed oddzieleniem, tak? I czasami dorośli ludzie nie uświadamiają sobie, że to się wiąże z tym wydarzeniem, bo czasami go nawet nie pamiętają, tak? Więc tutaj kwestia tego specjalnie, niespecjalnie, tak? Bo na przykład rodzic myśli, że jak zostawi dziecko tam z drugim rodzicem albo z babcią czy coś, to niby jest wszystko okej, tak? Ale no, dziecko jest na różnym etapie rozwoju emocjonalnego i po prostu różnie to odbiera. I tak no, w dorosłym życiu to też znowu jest kwestia taka, nie wiem, na przykład zwolnień w pracy, tak, że my możemy odbierać osobiście to zwolnienie, ale to niekoniecznie ktoś nas musiał złośliwie zwolnić, tylko po prostu firma nie wyrabiała, musieli zamknąć firmę albo musieli mocno zredukować liczbę pracowników, nasze stanowisko na przykład już nie było opłacalne, tak? I gdzieś mamy ten ból, ale to jakby ta osoba nie zrobiła tego nam na złość, tak? Było dużo, dużo czynników, tak? No ale czasami są sytuacje, kiedy ktoś to zrobił bardziej celowo i wtedy trudniej nam to zrozumieć i trudniej nam to uwolnić, tak? Ale tu jest znowu kwestia tego i właśnie tu jest ta blokada, która się pojawia też, gdy rozmawiam z różnymi osobami, że ja mu tego nie odpuszczę, tak? Ja mu tego nie wybaczę. Tylko musimy sobie uświadomić, i to jest ten pierwszy krok do tego radykalnego wybaczania, że nie przebaczamy
do końca, znaczy przepraszamy tej osobie, tak, ale tak naprawdę właśnie uwalniamy siebie, że to chodzi o to, żeby uwolnić siebie, że to trzymanie tych żalów, tych krzywd, tego wszystkiego, to tak naprawdę nas uszkadza. O, nagrywa się? Nagrywa się, dobrze. Zniknęła mi lampka. Skupiłam wątek. Teraz mi się skończyło nagrywać i mówiłam dalej. Dobrze, wracam do tematu. Więc czasami mamy taki problem, że nie chcemy wybaczyć, tylko tak naprawdę to duszenie w sobie tego żalu do danej osoby nam nie pomaga, tylko to nam właśnie szkodzi. Nie? Czasami ta osoba nawet już nie wie, nie pamięta nas, jest w innym życiu, na innym etapie. Tak? Więc robimy to dla własnego uwolnienia, dla rozwoju, dla bycia sobą w pełni. I tutaj, jeżeli chodzi właśnie o przypadki tych uwolnień, też był podany przykład w tej książeczce kobiety, która miała problem z ojcem. Ojciec był bardzo zamkniętą osobą i nigdy jej nie brał na kolana, nie przytulał i tak dalej. I u małej dziewczynki po prostu wytworzyło się coś takiego, że ten ojciec mnie po prostu nie kochał i dzieci często, jak dorosły coś tam reaguje nie tak, to biorą to, nie myślą, że o, mama jest w złym humorze, tata jest w złym humorze, albo tata został tak wychowany i kurczę, nie lubi się przytulać. Tylko dzieci biorą to do siebie i myślą, że to jest ich wina. I tutaj była cała historia tego, że ona czuła, że to jest jej wina i później w dorosłym życiu przenosiła to na relacje z mężczyznami. Mimo, że poznała męża, który był bardzo w niej zakochany i tak dalej z początku, później ten mąż zaczął ją zdradzać, to małżeństwo się tam rozsypywało. W każdym razie na swojej drodze spotkała mężczyzn, którzy później, mimo jakiejś początkowej fascynacji, ją tam zostawiali, źle traktowali i tak dalej. I tutaj znowu wracam do tego prawa przyciągania tych negatywnych rzeczy, których często nie chcemy wierzyć, że to przyciągamy, czy wiedzieć o tym, ale tak naprawdę ci mężczyźni potwierdzali to, że mężczyźni jej nie kochają, tak? I czasami właśnie nie chcemy wierzyć, że my to nosimy w sobie i też nie, jak poznajemy nową osobę, to jest ta fascynacja i nie wiemy, że będzie źle. Przeważnie zakładamy, że jesteśmy w jakimś stanie zakochania, że będzie fajniej w ogóle. Więc trudno też potem przełknąć, że my gdzieś to, że mogliśmy, właśnie potem nie możemy tego z jednej strony przewidzieć, ale no gdzieś jest po prostu jakaś wibracja, którą po prostu przeciągamy określony typ właśnie kobiet, mężczyzn i tak dalej. I tutaj też się kłania film, który mam obiecany o tych połówkach, który też postaram się w miarę sprawnie nagrać. Chodzi o to, że przyciągając tego partnera, partnerkę, ten świat jest właśnie odbiciem też, jest tym częściowo lustrzanym odbiciem, tak? Częściowo, w całości i tak dalej. Czyli w momencie, kiedy mamy te swoje jakieś braki, kompleksy, to przyciągamy też osobę, która jest wypełnieniem tych kompleksów, ale to ma jakąś tam swoją cenę, tak? Dopiero jak jesteśmy na takim poziomie, że jesteśmy z grubsza, że tak powiem, pouwalniani, albo mamy świadomość, że w pewnych sytuacjach funkcjonujemy z danego schematu, to wtedy jesteśmy bardziej w stanie świadomi. Gdy jesteśmy świadomi i druga strona jest świadoma, jesteśmy w stanie budować bardziej świadomy związek, tak? Więc tutaj w przypadku tej kobiety też uwolnienie się od tego, wybaczenie temu ojcu i później wybaczenie, właściwie trzeba było się cofnąć, też wybaczyć temu mężowi byłemu, tak? Ale generalnie chodziło o to, żeby cofnąć się aż do początku, tak? Do tej historii, kiedy ona miała tam, nie wiem, 4 lata, czy 2, czy kilka lat, tak? I chciała być u taty na kolanach i nie było takiej opcji, żeby się cofnąć do tej historii i wybaczyć temu ojcu. I wtedy można było uzdrowić całą przyszłość i otworzyć się na miłość, po prostu na miłość mężczyzn, tak? I to wtedy, no właśnie to jest takie subtelne, tak, że my emanujemy pewnymi rzeczami, tak? Czy jesteśmy otwarci, zamknięci, że niby nie mówimy, nie, niby się jakoś zachowujemy, ale to cały czas płynie. I też był ciekawy przykład piosenkarki,
piosenkarki, która miała żal do swojego przyjaciela. Była taką dosyć w miarę znaną piosenkarką i nagrywała, śpiewała do reklam po prostu, tak? Taką była lokalną, powiedzmy, piosenkarką. I przyszedł do niej znajomy, że ma jakiś produkt i chciałby, żeby zaśpiewała mu reklamę, ale że on nie ma pieniędzy. No i się umówili na jakąś, ona tam miała jakieś odpowiednie stawki, i się umówili na 75 dolarów, co było kwotą niedużą. Ona nagrała mu tą reklamę, no i mężczyzna został milionerem. I oczywiście się do niej nie odezwał. I pewnego razu go spotkała na ulicy i coś tam go zagadnęła, no że wiesz, no, że coś chyba więcej mi się znaleźć za tą reklamę. A on coś tam jej odburknął, że wiesz co, moja firma nie jest po to, żeby rozdawać ludziom pieniądze, tak? I ją zbył i sobie poszedł. I minęło wiele lat i ta kobieta gdzieś tam nosiła żal w sobie i też nie płynęły jej po prostu pieniądze, tak? Miała mniej zleceń, coś tam jej nie szło, miała po prostu... Później właśnie sama poszła na kurs radykalnego wybaczenia i jako przykład miała gdzieś podać jakiś żal, z którym się zmaga. No i podała ten żal i zrobiła sobie tą cały cykl tego radykalnego wybaczania, tą technikę. I gdy wróciła do domu, to się okazało, że miała na telefonie, na sekretarce miała wiadomość, że od swojego producenta, że ten jej były przyjaciel, że wygasło mu prawa do tej reklamy, a chciałby jeszcze raz emitować tą reklamę, więc konieczne jest ponowne nagranie i że teraz będzie mogła wynegocjować taką stawkę, jaka będzie adekwatna. I jeszcze z ciekawostek, ten telefon miał miejsce dokładnie o tej godzinie, kiedy ona była w trakcie tego procesu radykalnego wybaczania. Więc tu mam to całe prawo przyciągania, te wszystkie tematy mechaniki kwantowej i tak dalej, tak, że wszystko jest połączone i nasze myśli, nasze uczucia są energią i w momencie, gdy my coś tam odpuszczamy, to się inne rzeczy odblokowują i wszystko zaczyna inaczej działać. I z tym wybaczaniem też jest oczywiście dużo pułapek. Bo czasami wydaje nam się, że wybaczyliśmy, albo wybaczamy, bo czujemy się lepsi od danej osoby, czy cokolwiek, tak? I gdzieś tam to sobie niby odpuszczamy, a potem przy jakiejś sytuacji życiowej gdzieś ten żal powraca. I tutaj właśnie ta kwestia, żeby wybaczyć tak naprawdę dogłębnie. I w tej książeczce jest podanych bardzo dużo technik. I tak jak mówiłam, nie będę Wam... Może jeszcze wrócę do tematu radykalnego wybaczania i przedstawię jeszcze parę konkretnych technik, bo tam jest technika, zdaje się, 13 kroków, jest pisanie listu i tak dalej, jest dużo jakby możliwości pracy z tym radykalnym wybaczaniem, to co Wam pasuje. Z takich technik tak na szybko, że tak powiem, z których możecie sobie skorzystać od razu, no to jest właśnie ta technika pisania listu, tak? Czyli napisać list do tej osoby, ale taki list, że nie macie go wysłać, tylko piszecie go tak dla siebie, tak? I piszecie, że była taka sytuacja, że odpuszczamy, że wybaczamy i tak dalej. I tutaj właśnie chodzi o to, żeby nie chodzi o takie wybaczenie na poziomie mentalnym, bo to może przyjść łatwiej, powiedzmy, ale chodzi o to, żeby to wybaczenie już się uwolniło na poziomie emocji, na poziomie ciała, żeby po prostu puściło, tak? Więc ten list trzeba pisać wiele, wiele razy. To jest tak trochę jak z tym mówieniem kocham Ciebie, patrząc w lustro. To jest coś podobnego, tak? Że możemy powiedzieć kocham Ciebie, ale gdzieś tam w środku w to nie wierzymy. Więc tak samo z tym wybaczeniem, z tym pisaniem listu, że trzeba go pisać tam parokrotnie. Też się mówi... O, czasami może to być też proste zdanie, tak? I żeby wejść w taki rytm takiego pisma automatycznego, tak? Żeby pisać, mam nadzieję, że wiatr mnie nie zagłusza, to się okaże, jak będę odsłuchiwać. Chodzi o to, żeby pisać po prostu nawet proste zdanie, tak? Wybaczam pani X, że zrobiła mi to i to, jestem wolna od żalu, zaczynam nowe życie, tak? Nie wiem, jakieś krótkie zdanie, krótka formułka. I po prostu pisać to,
pisać 100 razy, 1000 razy, następnego dnia wrócić, robić sobie cykle, nie wiem, po 15 minut i tak dalej. Z tym pisaniem, wybaczaniem, puszczaniem, tak? Można też pracować z oddechem, tak? Czyli trzymać, na przykład ćwiczenie, że trzymamy sobie to napięcie i z wydechem uwalniamy ten żar, tak? Można zrobić takie ćwiczenie. Też mówi się o tej książce, był przykład rytuału Indian Navajo, że gdy ktoś ma jakiś problem, jakiś żal, to pozwalają mu 3 razy o tym opowiedzieć, opowiedzieć swoją historię, a za 4 razem mu mówią, że już dosyć, musisz to opuścić, kochamy Ciebie i nie pozwolimy, żeby ten żal w Tobie tkwił, tak? I wspierają w uwolnieniu, i to jest ten sygnał do uwolnienia się z tego żalu. Bo czasami jest tak, że mamy problem i gdy napotkamy na słuchacza, to opowiadamy znowu, że no wiesz, bo ja tu mam taki problem, bo ta osoba zrobiła mi to i to i to, tak? I chodzi o to, że potrzebujemy, żeby się wyżalić i wyrzucić to z siebie, tak? Ale jeżeli w kółko i przy każdej okazji, każdej osobie opowiadamy o tym, to tak naprawdę utwierdzamy się w bólu i wchodzimy w to, tak? W tym momencie, jak już się wygadamy 3 razy, to już musimy, znaczy nie musimy, ale warto zacząć ten proces uwalniania, tak? Odpuszczenia. Tej całej historii. Co jeszcze z takich, tak na szybko z metod? Też możemy pracować z wizualizacją, tak? Czy podczas, właśnie można sobie zrobić sesję jogi nidry, czy jakiejś relaksacji, gdy jesteśmy w stanie takiego wyciszenia, zamknąć oczy i wyobrazić sobie tą osobę, do której mamy żal. I po prostu wejść w to pole serca i z serca wybaczyć tą osobę, czy wyobrazić sobie, jak później, jeżeli już nie będziecie w stanie, że podajecie sobie ręce, czy się przytulacie, że tak naprawdę ta sytuacja już minęła i możecie iść dalej, tak? I tak jak mówiłam, to nie są proste sprawy i to nie jest tak, że stwierdzimy, że wybaczyliśmy. Znaczy, to jest proste i nie jest proste, tak? Bo nie ma tutaj jakby tej drogi na skróty, tak? Bo nie ma tak, że powiem, a wybaczyłem, nie? Wyrzucam do kosza. Tylko trzeba ten proces powtórzyć. Bo tak jak sobie, pomyślcie sobie, że jesteście na kogoś źli, czy mieliście to traumatyczne wydarzenie, to ile razy o tym komuś mówiliście, ile razy o tym wspominaliście sobie, przypominaliście sobie, tak? I żeby to teraz wyjąć z tego, i to jest głęboko w nas zakorzenione i na poziomie umysłu, na poziomie emocji i na poziomie naszego ciała, tak, że czasami gdy słyszymy imię danej osoby, to już gdzieś tam nas spina, szczęka się zaciska i tak dalej. Więc żeby to wyrzucić z ciała, też trzeba to odkręcić nie raz, tylko tyle razy, ile zaklinaliśmy, że to było złe, tyle razy musimy to odkręcić, albo nawet więcej, tak? Tylko żeby to nie było też przeszkodą, żeby zacząć tę pracę, bo naprawdę warto. I czasami się wydaje, że, no, że nie możemy tego zrobić i możemy po prostu popróbować z tym radykalnym wybaczaniem, a później gdzieś przypłynie ten moment, że poczujemy, że jesteśmy gotowi, tak? Że chcemy to odpuścić, tak? Też możemy zacząć z tym odpuszczaniem, z takimi jakby lżejszymi, że tak powiem, sprawami, tak? Czyli najpierw, nie wiem, wybaczyć przyjaciółce, która nas obgadała, potem wybaczyć szefowi, który nas zwolnił, w zależności jaką macie hierarchię ważności, a potem jeszcze komuś, pani w sklepie, że źle wam wydała kasę w międzyczasie, a gdzieś tam jak już wejdziecie w te procesy uwalniania, to dopiero przejść do takich rzeczy bardziej traumatycznych, czy z dzieciństwa, czy z związków. Chociaż niektórzy zaczynają odwrotnie, odcinają te najbardziej traumatyczne rzeczy, a potem inne wyparowują same po prostu. Bo gdy jesteśmy w stanie skoczyć w dół z wodospadu, to już te małe rzeczki nie robią na nas wrażenia, więc czasami jest i tak. No i tutaj wrócę do tego, dlaczego warto, tak? Warto dlatego, że to jest tak jak drzazga, która tkwi w ciele i
tylko coś większego niż drzazga, tak? I ona tam jakiś opiłek i wokół tego tam wszystko ropieje i po prostu trzeba to usunąć, żeby się zabliźniło, zagoiło. I to jest też tak, że właśnie te traumatyczne przeżycia, te nasze żale, one rzutują, że to właśnie nie jest tak, że to jest przeszłość, tak? Bo przeszłość, przyszłość, teraźniejszość, to wszystko jest powiązane, tak? Czas jest kolejną iluzją umysłu. I ta przeszłość działa, jeżeli mamy niepoukładaną przeszłość, to ona będzie rzutować na naszą teraźniejszość i w konsekwencji na naszą przyszłość. Czyli jeżeli mamy żal do ojca czy byłego partnera, odpowiednio kobiety, mężczyźni do matki, czy do jakiejś partnerki, której oszukała, zdradziła i tak dalej, to będzie rzutowało na nasze kolejne związki, tak? Jeżeli sobie tego nie poukładamy, to nawet jak spotkamy kogoś, kto nam się wydaje idealny, będziemy go na przykład podejrzewać, że zrobi nam to samo, co zrobiła ta osoba, do której mamy żal, tak? A w momencie, gdy jesteśmy w stanie to odpuścić, to jednocześnie otwieramy się na tą miłość. I to ma miejsce na wszystkich płaszczyznach życia, tak? W momencie, gdy mamy żal do pracodawcy, do tego, że zostaliśmy na przykład zwolnieni, czy źle potraktowani, oszukani, to dopóki to nosimy, to będziemy mieli problem, żeby poczuć się komfortowo w nowym miejscu pracy, żeby zagrzać gdzieś duże miejsce. I to można odnieść do naprawdę prawie wszystkich dziedzin życia, tak? Więc warto tam zaglądać, warto wybaczać i tak z takich początkowych metod takich najszybszych, że tak powiem, najprostszych, no to bym proponowała, tak, proponowałabym pracę z tym pisaniem, pismem automatycznym bądź pisaniem listu, żeby go tam sobie pisać, palić, pisać, wyrzucać i tak dalej. No druga kwestia właśnie praca z oddechem, czyli poczuć w ciele, żeby pracować właśnie na poziomie ciała, tak? Żeby poczuć w ciele te emocje, ten cały gniew, żal, który mamy w sobie i z wydechem go uwolnić. I to ćwiczenie można też zrobić, nie potrzeba znowu wiele czasu, tak? Wystarczy tam parę minut czy minuta po prostu sobie pooddychać, czy też wykrzyczeć się, tak? Tak jak kiedyś mówiłam o tej technice pracy z głosem, tak? Iść gdzieś do lasu i wykrzyczeć złość na tą osobę, żeby to puściło i powtórzyć dopóki, do momentu, robić to powiedzmy cyklicznie, aż poczujemy, że to naprawdę, naprawdę puszcza, tak? I że czujemy przestrzeń. Więc pisanie, oddech i wizualizacja, tak? Czyli wyobrażamy sobie tą osobę, wchodzimy gdzieś w tym stanie, kiedy jesteśmy zrelaksowani, tak? Gdy jesteśmy w tym polu serca, kiedy czujemy się połączeni ze światem, z innymi ludźmi, to sobie wstawiamy tą osobę i gdy jesteśmy w tym polu serca, może tam nagrywam też te medytacje z polem serca, z miłością, i gdy czujemy tą błogość, tą miłość, to sobie wtedy wstawiać tą osobę i w jej wybaczać, tak? I to też za pierwszym razem, za drugim, za dziesiątym możemy czuć się zblokowani i ta fajny flow może nam zniknąć, gdy ta osoba nam wejdzie w tą naszą medytację, ale za kolejnym razem i kolejnym i kolejnym to powoli będzie coraz bardziej puszczać. Jeżeli jesteście zainteresowani pogłębieniem tematu, to sięgnę do bardziej rozbudowanych metod, po prostu zostawcie komentarze i przedstawię też inne metody z technik radykalnego wybaczania. Też bym Was odwoływała do tej książki, bo tam też są takie formularze, które możemy wypełnić, żeby zdiagnozować swój problem i tak dalej, więc jak ktoś chce bardziej dogłębnie z tym popracować, to warto mieć po prostu tą książkę i sobie ją przejrzeć, albo właśnie znaleźć tego terapeutę radykalnego wybaczania. No, ale jeżeli jesteście zainteresowani, żeby coś jeszcze Wam streścić, przedstawić, to mogę jeszcze podać jakieś techniki z tych technik, o których nie wspomniałam. Więc zostawcie komentarze. No i w ogóle zachęcam do zostawiania komentarzy, jaki temat Was najbardziej interesuje. Tak jak mówiłam, gdzieś tam zbieram się, żeby wrócić, żeby zacząć więcej mówić o tym dwupunkcie, który gdzieś tam już kiedyś był poruszany. I jeszcze mam zaległy temat miłości, połówek i związków, więc też gdzieś tam do tego się zbiorę. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście, że słuchacie, że komentujecie.
I do zobaczenia. Możecie subskrybować, jeżeli chcecie, żeby Wam wyskakiwało, że jest coś nowego. Też pod filmem jest link do Facebooka, gdzie czasami coś tam wrzucam. I jestem też na Patronite, gdzie można wesprzeć działalność nagrywalniczą. Więc możecie mnie znaleźć. I do usłyszenia. Do zobaczenia.